Witam w kolejnym pięknym dniu, gdzie możemy grać w League Legend. Tankiedy na Unę dalej, ale tym razem na flexach, bo jest dzisiaj niedziela, jest godzina 11. I zgadnijcie, ile mi kazało, znaczy ile mi mówiło, że będziemy szukać tankiedy na solo kolejce. Jak to jest zgadnie, to jest dobry. 16 minut pokazywało estimating time, więc... więc powiedziałem, że na flexach zagram, bo na flexie mam chyba D2. Ale jest Urgocik w piżamie, więc jest fajny. Dostał buffa, dostał cooldown na RC i naprawili mu bugfixa na E, że teraz ten stun całkowicie trwa już, że nie jest odliczany tam przerzut chyba nad głową, nie? Czy jakoś tak do trwania stuna, więc fajnie. A jeszcze była zmiana na Q, ale widzę, że nie, widziałem, że nie przeszła. Ja nie wiem, jak oglądam buildy, bo sobie teraz sprawdziłem na buildy na Urgota, co ludzie grają i czemu ludzie maksują W? Ja nie rozumiem, ktoś to wyjaśni, przecież maksowanie W to jest trolling dla mnie na Urgocie. Jak nie macie cooldown, nie macie tych kolan szybko, to maksowanie W jest bezużyteczne moim zdaniem. Wiecie, zaraz wam pokażę, jak skórość nieobrażenia. Patrzcie, ile kubi na pierwszym. 25 ma bazowe. A na piątym ma chyba 220 coś takiego, bo na pewno powyżej 200 ma. Ja nie wiem, czemu ludzie W maksują. Rozumiem, że cooldown spada potem. A tu nic nie rośnie, nie? Rośnie chyba ten dealing on hit damage tylko rośnie. Nie wiem, może ja jestem dziwny jakiś. Nie wiem, że lubię maksować W i z kulem zaczynać wtedy, jest wow, kul leczy tam za ile? Ile leczy ten kul na tym W? 7? 3? Nie pamiętam, 3 chyba, nie? Tak, 3 na hita, na basicu. To jest niby spoko, ale nie jest nic nadzwyczajnego tak naprawdę. I znaczy te Zyry już grają nowe, ładne. O, tam Sion poszedł, dobra, to idę mi radę zwardować. Mam jeszcze chromę czarne do tej piżamki Urgota. Teraz wygląda tak strasznie trochę. Jeszcze chyba różową, bo mogłem sobie różową wziąć. O ty Shivano, co tutaj się dzieje? Nie wiedziałem, czy W nie brać i nie skończyć tego szczęścia. No jest LeBlanc, już widziałem ten z Sabatu. I Zyra z Sabatu. Fajna ta Zyra jest, fajnie w grze wygląda, ale Ryma straszny na tym... na splasharcie. Dobra, Urgot w piżamie. O ty, co tutaj idzie? Straszny jakiś chłop. Masz tam skór. Dlatego ja lubię kumaksować. Nie wiem, jak ktoś gra dużo Urgotę, może mi powiedzieć, bo już w sumie nic sporo nie grałem, więc może ja się mylę, ale nie. Jak mówię, maksowanie W to jest dla mnie trolling pierwszy, bo nie macie CDR-ów, żeby te kolana wam spadały z cooldown, chodzi mi o ten strzał z pasywa. I to, żeby tam na hitach trochę więcej biecie, to nic wam nie daje tak naprawdę. Ale fajna ta animacja tego, bo to jest jakiś taki starożytny ten, Sion. Jakiś od Azteków, nie? Ten World Ender to jest chyba. Tam jest Shivana, to będzie AP Shivana pewnie. No nie, to jest z tych Sionów, co siedzą w krzaku i robią niewidzialne ciosy z kuły, tego nie cierpię. No, tu płonę. Od zawału umarły. No Siona jest w sumie, no nie wiem. No Urgot jest okej, okay, ale nie jest jakiś super na ten moment moim zdaniem. Jest po prostu fajny. Już linia mi się puszuje, bo z kolan strzelam. Sam mnie trochę kontruje, wiesz dlaczego? Bo nie mogę go wciągnąć jak on erkuje. Więc jak go będę mieć na wciąganiu, to może po prostu zerkować i go nie wciągnę. No fajna katapulta wtedy. Dobra, bo to jest... jakieś tam HL, to trzeba się w miarę starać. A Jarvan też tam minąłeś z tą koleżanką, widziałem. Nie, mogliby zrobić Melasa z Urgota i byłoby ok. Nie wiem, czy z niego Melasa nie zrobię. Zostaw mnie! Ale mnie piznął. Co do run, to gramy tego Conquerora, bo nie ma dobrej runy dla niego, a też nie jest jakiś superowy ten Conqueror. Jest ok, ale też nic nadzwyczajnego, bo jest range'em i po prostu te staki mu się gorzej wbijają. Bardzo bym to chciał przepuszować. Widzę, że mnie pozwoli. Lordujemy mu Shivana gdzieś w górnej dżungli, widziałem, nie wiem skąd ona zaczyna, w końcu chyba od góry. Kumitas to zwiększa bazówko 50 już. A W co mi daje? Kulna mi spada, attack per damage shot, mana kosty. No nie wiem, to jest żałosne te... No nie wiem, maksymalnie dla mnie, tak jak mówiłem, to jest trolling.
Bo to dopiero ma sens, jak macie Black Cleavera i CDR-y jakieś, żeby móc z tych kolan strzelać. Że wiadomo, że kolany są na pasywie, bo coś tak powinien przekomendować. I wiem, jestem tego świadom, ale no. Szybciej odpalacie te kolana wtedy, nie? Bo tak mam to zlokowane do autoataku, a na W mam ten autoatak cały czas i na każdy strzał z W może kolano strzelić. Zmany się trochę wysrał nasz kolega. Nie chcę się z nim za bardzo zrobić, bo nie chcę mu gra spadawać darmowego. Już cofnie? Naprawdę? Dobra, to pushingi. A jednak powrót. Nagram ciastka i CDR-y, nie? Czy ciastka i buta, bo nie pamiętam. Ciastka i CDR-y. O, buta też można grać. No nie, kąpcie mi minionów na mordę, please. O nie! Napina się. Co mówię, on nie gra bonplating? Co on gra z tego drzewka? No, z tyłka mnie to chwyciło. Może coś pod wieżą straci. Zresztą, że go szybko nie zabije. Syndrom, że zejść na górę z barierką? Ja mam szóstkę farmy i tepek na bota, no i tak ta gierka będzie wyglądała. Możliwe, na raczej robi power farmy w dżungli po prostu. No nie wierzę w to. Jest tu ktoś, ktokolwiek, czy nie? Coś jeszcze zabijemy, czy nie? Nie, nic już nie zabijemy. Kurde, mogę szybciej tepnąć, ale przerwałby mi to chyba Sion. Chyba, że nie miał many, ale wydawało mi się, że ma na kumany. Więc musiałem do krzaczka wejść. No mam kilka, ale smoka oddaliśmy, to nie jest takie fajne. Tak, będę chciał buty grać w ogóle w tej gierce, chyba merski. No, Eryk gra Syndra. Znaczy ta Azira. No też jest dobre. Nie wiem po co miała grać na kometę. Blade'a wziął z tego Sion. No jakbym smogł szybciej tepnął, no ale kurde, bałem się, że mi to przerwie, nie chciałem ryzykować. Bo byłby wyjetepek pod wyjepkę. Nie ma flesza, przynajmniej koleżanka. No, ta gra tak mi się dużo bardziej podoba niż te ostatnie, co grałem i nagrywałem. Ludzie nie umierają godzinę. To sekundę znaczy się. Może tepnie Sionek, czy nie chce? Ty nie chce, trzyma tepeka. Dobra, to go. Pewnie byłoby coś puszować za karę mu. Jednego plecika weźmiemy. Nierkuje na linię też? Ciekawe. Czyli ma TP-ka teraz Sion. Sion TP-ker. A już na bota leci, dobra, lol. Z bazy podszedł. Nie wiem, co ta zrobiła siwankę. Ale wezmę takie kile w ciemno. O kurde, późno to powiedziałem. Ona nie stepowała. A masz damage, no bo kumaksuje i mam jakieś obrażenia w końcu na tej postaci. Dobra, i typuję na górę. O, tego plate'a i tak wezmę. Nie wiem, czy nie zostać, przegridować. On teraz stepuje, a tutaj sobie poatakuje. Nie ma erki, nie? Bo stepował. O, fajny jest dźwięk, takie jakieś bębenki. O nie, 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 ja się nie dam tak trafić.
Może to zawizować jak chcę, ale teraz ja pójdę na inną linię najwyżej. Mam to co chciałem, mam Black Liberka. Teraz się mogę z nim bić aktualnie, będę robić obrażenie na W. A jeszcze na Q-Slow rośnie, właśnie, jest na pierwszym poziomie jest chyba 20, a teraz jest 60. 20 albo 25, albo 30 nawet, chyba 25 jest. Więc nie wiem czemu ludzie maksują, bo naprawdę nie rozumiem, dla mnie to jest głupota. Bo ktoś mi ostatnio napisał komentarz, czemu Q maksuje, że z tym idiotą pamiętam kurgo tę grę. I wtedy właśnie zobaczyłem i nie wiem dlaczego, nie wiedziałem, może jestem idiotą. Znaczy kiedyś na pewno się kumaksował, ale właśnie dostał nerfa, no to już ludzie nie robią. Nie, dostaniesz plate'a? Aha, chyba nie dostał. No nie dostał. Jeden HP do plate'a został, śmieszności. To jest full AP Shivana, no też się dziwi, że obrażenia dostaje, no. Jakby tankiem gra. O, to było za wolno. R-ka cooldown spadł na 100 sekund. No już go biją, już go bolą, widzicie? Już go zaczynają boleć. Teraz szybciej się odnawiają te kolana. Mam blue, w sumie to mogę spuszować, jak głupnie spojrzałem. A, zdążył to za kastelę. Ale uważaj, uważaj, bo nie masz many, widzę. A go teraz wciągnę po prostu? Nie, albo słyszało. Ręża mi zabrakło. Bo nie mam many na Rkę, to go mogę wciągać wtedy. Nie wiem, czy Shivana tutaj nie idzie, ale muszę to spuszować. Wchodzimy. A, dobra, idźcie już. W sumie mogę go bić, ale pingują, że Shivana jest coming, to nie wiem. Nie wiem, plan miał dobry, ale to słychać przecież to ulti Sayana. Nie wiem, gdzie jest ta Shivana. Na smoku musi być. Jak będzie na topie, to okej, to mam smoka darmowego, ja to biorę w ciemno. No play to nie wezmę. W sumie nie jest tak... Dużo nie brakuje, żeby tego plate'a wziąć. Gridujemy? Pełne gridy linio? Dobra, się zrobi. Dobra, chwilka zrobiła. No, mają miks obrażenia, ale więcej magicznych mi się wydaje. A Caitlyn ma dwa kilki. No wiem, że jestem alive, no ale przecież Sayona też tam nie ma, nie? To nie jest tak, że nie wiem, ja intuję, czy coś robię takiego strasznego, chłopie. Teraz tam nie ma sensu topować. Co wy chcecie, że jak można topa spingować? Jak top to jest wyspa przecież. Na bota sobie mogę tepnąć, to jest sobie nowy killek. Jak tam pykę nie ma, nie wiem gdzie jest pykę. A da tutaj się potańczę z tobą, na pewno ktoś przyjdzie w końcu. A, już jest w Częstochowie. Ja mi się tu wbiłem, jestem silny. Ryzykuję trochę, ale... Tu jest Shivana i ona jest sama, nikogo tu więcej nie ma. Biorę te wilki w imieniu prawa. Ona blue robi w sumie, ja się z nią minąłem. Tu jest ping w ogóle. No szczyszczę go, szkoda, chciałem trapa tutaj zrobić. O! Niestety tak to działa. No idę na topa, muszę cofnąć. Szkoda, że tam nie poszła LeBlanc albo ktokolwiek. Jak tu mam wizytę, w sumie ją przerwę. Ale była tam ten, Syndra, nie? Na tym topie. No Science trochę wrócił do gierki. Ja z tego Roma dużo nie dostałem. A jak ją zabiją tutaj, to fajnie.
Sajonka znowu nie ma. Patrzcie na TPK. No, mogę podejść, bo ta RK jest... Dużo robi na taką synderkę. No dobrze, tego, bo to jest core build, nie? No, u mnie. Złożę tego. Devdance też będzie fajniowo. Może wiesz, Sajon znowu roamuje z tą Merką i spuszuje ten zawczasu. Gdyż jest szansa tu Shyvana i idziemy chcą spizgać. No właśnie. No masz darmowego Heralda. Rób. Mam warda pewnie. Więc uważaj, Jarvanek. Nie, tam no, chcą za mnie shutdownę zebrać. A nie jest taki duży, w sumie 250 golda. Samo, patrz, wolę zawidzieć, jak on do przodu idzie ten Sajon, bo ma ziomków na pleckach. Więc to widać. A dopiero za 130 sekund TPK. Będzie na smoka? Nie będzie. O, to chyba strzałuje topa, idę na smoka. No straszna się robi trochę ta Shyvanka. Ale jest papierowa dalej, teoretycznie. No dostaje dużo tych resistów, ale... This is not what I thought, soup my... Czemu na tą zyrę tam cisnął? Po prostu skina to musi zagrać, no. Nic tu nie widzę, boję się. Oni no przy bocie jest cała moja drużyna, nie chcę tu nic forsować. Dżungla się marnuje. Co ja mam TPK, to nie idzie na linię? Jestem tu na bocie, też muszę iść. Jaka jest dusza w ogóle górska? No to nawet spoko. O, jest tam Sajon, mrugnął mi. Widzę. Poszedłem górą, ale wszyscy są od dołu, więc to jest taki trochę jolo. Mamy pinka, nie? Nie wiem, co my chcemy robić, czy się bijemy o smoka, czy co my robimy? Jeszcze co streszowałem. Serio to przewidział, że ja streszuję? Fajnie nas zejsowali. W sumie na nie wiem, co się stało. Ale tragicznie ten defense zagrałem. Ale jak Jarvan się bije w smoka i on chce go ukraść i go nie kradnie, to nie ma sensu. To się w nick powinien bić. Ale miałeś flagę, to co ci chodzi, że warda chciałeś, typie? Flagę rzucić, bo stąd sobie spieprzyli, no. Nie wiem, mi się wydaje, że Caitlyn we mnie biła cały czas. Tego trapa wbiłem, tak trochę do dupy to wyszło, no. Nie, LeBlanc w ogóle nie wiem, czemu LeBlanc jest tutaj, gdzie jest piątka i tu jest LeBlanc. Jakim prawem LeBlanc może być z takiej pozycji grać? No ja go nie chcę flamić, ale LeBlanc zawsze powinien mieć flankę. To jest postać stworzona do flanki, ma dwa skoki przez ścianę. I ona stoi za drużyną, tam gdzie my mamy być. Nie wiem, ta Shyvana pewnie nas wybiła na tej RC, muszę Shyvanę sfokusować. Jeszcze flasha teraz to cię. No ja nie wiem, czemu on nie próbował zamknąć tego, tej, nie wiem, kogokolwiek to jest, tylko chciał tego smoka ukryć. Bo nie mam takich złych teamfightów. Masz ksiameczków obok? Pomoże ktoś, czy nie? Chyba nie. Chyba sobie wszyscy mida farmią. No mida se. Podwieża musi spaść z tym minionem, bo go nie dobije normalnie.
Ale skill świecący jest. Co już moje baby z sabatu poszły afk? No nie, no nie niszczy mi fajnej gierki. Tylko topa opuszcza się gówno dzieje. Znaczy trochę sforsowałem, ale myślałem, że oni podejdą z tego mida, nie? Zostałem FK i coś piszą zamiast grać, no i co ja mogę na to poradzić? I pingują Shivany, no. Możemy ich tu zamknąć spokojnie. Tawel mnie napieprza cały czas. To całe HP straci z czego? Z Shivany? Czemu nie skoczy i po prostu nie skataklizmuje? No zrób coś, ona jest sama przecież, no co wy robicie? Aha, ja odskoczył, zdąży odskoczyć z tyłka, no tak. Wszyscy erki mają, podoba mi się to. Muszę mnie zostawić. Już ma tam erkę, jest straszna jest ta Shivana, no. Nie wiem w sumie co dalej złożyć listy chyba. Smoka nie ma, ale inhibitor stosowany, no bo ta Zyra pisze zamiast grać. No ludzie zaczynają pisać zamiast grać, no. I se piszą książkę, ja się nie chcę tego czytać. OTP Ink Zyra Wyvern Runes i się kłócą, no, po prostu zagrać grę. To tak się frustrujące jest, bo na mniejszym ale tego nie ma, bo ludzie nie wiedzą co piszą w sumie. Nie wiedzą czy piszą dobrze, no. Nie wiem jak to mam powiedzieć. Ale tutaj ludzie znają teorię i myślą, że są najlepsi na świecie. No się dziwi się dlaczego ja nie gram z głównego konta, no bo te gry są takie same jakie są, no. I to jest albo w jedną, albo w drugą stronę, albo ja mam taką drużynę, jak ktoś pisze cały czas, albo przeciwnicy mają taką drużynę, że piszą cały czas. No ja daję nie, no bo mi się fajnie gra tym Urgocikiem, sobie jeszcze pograł troszkę. Moim zdaniem to też nie jest super przeglądka, chcę zacząć engage Jarvana w tą Shivanę, jak skoczy, albo w tego, jak już będzie w formie, albo w Syndrę. A nie, że on się próbuje smoka stylować. Nie, będzie do mnie imprezka już? Nie no, myślałem, żeby nie złożyć tego teraz, Spirit Visage'a. To dobije CDR dzięki temu, nie? Więc chyba za cenę tego to jest dobre, żeby dobić te CDR-y. Myślę, że ten Blank najmniej robi, ale to jest moje zdanie. No jakoś nie rotowała super jako LeBlanki, to jest jakoś stoi zawsze tam gdzie my, co jest dziwne. Zyras to jest a w bazie, więc nie mamy wizji w ogóle na tych. No to taka Zyras stoi, czyli taka Caitlyn to jest stoi, ja mogę zniszczyć, mogę ją podejść i zniszczyć, ale oni rotują na bota i nie mogę nic zrobić. A tu nie było wizji jeszcze żadnej, co jest zabawne. Mhm. No jest sfidowana, no. I chłopio pinguje, jakby to było wina tego. Nie ma cooldownu. Nie, mógłbyś ich zamknąć po prostu. Ehe, bit of support defense. No paskudnie się gra te gry czasami, no. Znaczy na fajnie się grał na topie, jak dopóki mojej drużyny nie spotkałem, nie? O teraz zagrał erkę, nie po tutaj, żeby mnie uratować, nie? To nie można erki zagrać. To nic, to Shivana karnęła, brawo dla niej. Bo chłopy u mnie zamiast grać to piszą i opowiadają o skinach i pytają się, czy warto skina kupić, a potem każą sprzedać. Magiczna jest ta liga legend.